MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Mateusz Miściwujewski, ma być na bieżąco razem ze mną Zadyma. Witam cię bardzo serdecznie. Bęk, witam serdecznie. Jak tam się czujesz po face to face? Nie było tak grubo, jak myślałem. Byłem przygotowany na o wiele większe dymy. Miałem nawet przygotowanych większych smaczków, więcej smaczków do Marcina, ale nie odpalałem się niepotrzebnie, jak on tam się nie odpalał. Może tak jak ktoś powiedział, zostawmy coś na konferencję, to nawet faktycznie lepiej się stało, że więcej się powie tam. Myślałem, że bardziej mnie zatokuje o pewne sprawy, ale okej, na razie nie mówię o nich, bo jeszcze jest konferencja, tam powie, to ja coś powiem więcej o nim. Nie chcesz rzucić jakiejś sprawy, którą moglibyście potem poruszyć na konferencji? Nie, no ale po co? To powiem to tam, nie? No i tyle, nie? Wiesz, poszłoby w eter, ludzie, wiesz, moglibyście więcej czasu na taką konfrontację tego, tych, bo Marcin by mógł odpowiedzieć przed konferencją, a potem by było, wiesz... No nie wiem, ja kibiców nie biłem, nie? Jak ktoś ubliżał, nie? No choćby na przykład, nie? I takich rzeczy jest pełno, jak ktoś o jakichś zasadach gadał, jest wiele takich rzeczy. Powiem to, że będzie konferencja i tam pójdzie grubiej, jeżeli czeka, szukuje coś na mnie, to ja wtedy po prostu powiem wszystko, co na niego uważam, też o pewnych jego zachowaniach. I już jedno powiedziałem dzisiaj o tym, że jak nie ma nic na kogoś, to na jego wadę wymowy właśnie, czy na przykład na ten wygląd, tak to push Barbie, tak? Też, że ono, ona, ono, a to w mężczyznę, wiadomo, każdy, że to jest mężczyzna. I też czepia się jego wyglądu, nie zna go, nie rozmawiał, sam to powiedział, a nagle mu ubliża z powodu tego, jak wygląda. I dla mnie to jest dziecinne na przykład, nie? Takie zaściankowe, w ogóle tak, nie wiem, no po prostu prostackie, nie? Nie znając kogoś, obrażać go z jakiegokolwiek powodu wymowy, wyglądu, nawet poglądów. Dla mnie nawet obrażać, że mają takie poglądy, mam inne, czy to polityczne, czy jakiekolwiek. Dla mnie to jest nawet żałosne kogoś ubliżać. Wysłucham jego strony, nie tylko nawet staram się przekonać do mojej wersji, do moich poglądów. Może będę starał się przekonać to argumentami, a nie obrażając go, czy w ogóle mówić, wyzywając, czy się z nim kłócąc. A on to robi, nie? W takim razie no, mi się to nie podoba, nie? No i to tyle, nie? Powiem, jeżeli to gdzieś odpali się bardziej, to się też, to ja też to powiem, nie? No. Widziałem dzisiaj dosłownie przed face to face wyszedł wywiad na Goniec Sport twój, no i tam nie szczędziłeś sobie słów troszeczkę w kierunku Marcina. Nazwałeś go, że jest zacofany, że ma klapki na oczach. No zaraz powiedziałem, no właśnie, nie? O tym, że nie dochodzi do niego, nie dopuszcza, on do siebie nie dopuszcza, że ktoś może mieć inne zdanie, że ktoś może mieć inne wychowanie, tak? Że może mieć inne zasady w pojęciu od dziecka na przykład, tak? Że mógł być cały czas wychowany w innych regułach i że niekoniecznie jego są prawidłowe, czy tej osoby, tej drugiej, albo są takie czasy, że w dzisiejszych czasach nic nie jest pojebane, nic dziwne, nie? Wszystko jest normalne, albo wszystko jest pojebane, no w sensie wiadomo, no i ja się na to jestem otwarty, tak, na to, że ktoś inaczej może myśleć, mieć inne właśnie reguły, inaczej być wychowany. A on jest w wielu przypadkach, już to pokazał, wypowiadając się na wielu wywiadach, że jest zablokowany, po prostu no, klapki na oczach, nie? I tyle, że jest jego wersja, jego zdanie i on ma zawsze rację. A zaczęło się od Piotrka Szeligi, od tej sytuacji, w której ty się powiedziałeś na Kejdżu. Też, no właśnie. Do ciebie potem i porozmawiał z tobą i ci wytłumaczył swój pogląd na ten temat, tak? No ale no w ogóle nie rozumiem, nie, bo ja się z trenerem Radkiem, on się zna z trenerem Radkiem, jak on na to może pozwolić, w ogóle sobie mówię, że jego kobiety też bym tak zrobił, a ja mówię tak, ja to nie powiedziałem, ale to powiem na konferencji, że ja rozmawiałem z trenerem Radkiem o tym i mówię, i powiedziałem Radek, sobie, ja ci coś powiem, mówię, jest jak ogarnięty koleś, że jak ja bym był w stanie takim jak ten trener, nie, to ja bym sobie życzył nawet, żebyś ty się zajął moją żoną i córką. Ja wiem, że masz swoją żonę, ale chcesz się rodzić, żebyś im pomógł, nie? Jakby to miało nie wyglądać? Naprawdę, dla mnie dojrzały mężczyzna to jest taki, który zadbałby w jakikolwiek sposób nie dopuściłby, żeby jego dziecko nie miało co jeść, żona wsadzić do gara, a nie, że ja jestem dupnym fajterem, kurwa, nigdy nie tykał, bo to jest moja baba, kurwa, jestem nietykalna, chuj, że leżę, że nic nie mogę zrobić, tak? Jestem do końca,
w takim stanie, ale to jest moja kobieta, nigdy nie może ruszyć. No to jest przecież to jest dziecinne i to jest jakieś takie, nie wiem, no dla mnie to jest zacofane myślenie, nie? Ja bym chciał, moim życzeniem Boże, ktoś się zajął moją rodziną, żeby ktoś im pomógł, nie? Żeby ktoś ich wyżywił i nawet no, kochał, tak? No ale dobrze, no, ma takie zdanie, ma takie reguły, szanuję. A czemu nie szanuję moich? No i to właśnie też to wszystko, co tutaj o co chodzi, nie? Ale zobaczcie, wszyscy już praktycznie o tym zapomnieli, nikt już nie mówi o tym, co się stało właśnie przy tam sprawie Piotra Śligi, a wy się o to kłócicie jeszcze teraz, nie? Nie, od tego się zaczęło. Nie, ale nie, ale no dobra, no, ale to było wtedy, nie? To było przy tej aferze te słowa by. Dzisiaj tego nie poruszyliśmy, dopóki nie zapytałeś o to, nie? No tak, ale od tego się to praktycznie, no, można powiedzieć, że zaczęło. Tak. No właśnie, no takie zwykłe właśnie różnice w poglądach, nie? To wiele osób się do mnie zesrało wtedy. A właśnie, bo ty powiedziałeś na face to face, że dużo osób, ktoś się do ciebie właśnie w taki sposób, że ktoś, bo Marcin to chyba nie powiedział jakoś tak do ciebie. Nie chcę, bo się mówi, że się nie nagania walki, jak już ma inną walkę na tym, nie? Ja mam ogólnie, jak nie miałem nagle żadnego konfliktu, nie miałem żadnych osób, nagle dziwnie po tym, jak wziąłem zdanie Piotrka, nagle mam jakieś 5 osób chciało walczyć ze mną, nie? Tak, no nie chcę mówić to, ale ten. Tylko, ale to z federacji, czy jesteś tacy? Tak, ja tu nie dookoła. Dookoła, ale też nawet w sumie w internecie to nawet wiele więcej osób mnie wyzywa, nie? Bo już ze 100% nawet ankietowanych to 30% się, że nie mam racji, a z tego wiadomo byli fighterzy, którzy też mnie cisnęli tam, tak? I mi wbijali i tam wiadomo, że nie jeden chciałby jeszcze pewnie więcej walczyć, tylko że nie jest on na tyle z kręgu, żeby mi ktoś dał z nim walkę, żeby był na tyle rozpoznawalny, czy tam powiedzmy ogólnie w tych flikach znany, żeby dostał tę walkę. Ale pełno było takich osób, które tak się zachowały, a też były inne osoby, właśnie też 70% ludzi, którzy nagle po moich słowach zaczęli, jak wcześniej nie odcinali się i też komentowali i obrażali Piotrka, nagle po tych moich słowach, nagle zaczęli wszyscy mówić też, przepraszam, że 70% ludzi, to jest ich życie, ich sprawa, ja się nie wtrącam. A wcześniej jednak Piotrka gnoili, a nagle po moich słowach, po tym wtedy Cage'u, to jest ich sprawa, ich życie, ja się nie wtrącam. Pan Jacek Murański też powiedział, oglądnął z żoną, zawoją, zaintrygowały go moje słowa, też powiedział, przecież on ma rację, nikt nie ma prawa jego oceniać. I takich dużo osób było. Pan Jacek Murański tak powiedział? Tak, oczywiście, jest też wywiad tam gdzieś, nie? Powiedział, że zawołał żonę, tak? I powiedział, że zaintrygował mnie ten zawodnik Tomek Gromadzki, co on mówi, zawołałem żonę, popuściłem jej to i powiedzieliśmy, faktycznie, on ma rację, nie ma prawa nikt oceniać tych ludzi. I takich ludzi jak pan Jacek było więcej, którzy tak właśnie spojrzeli na sprawę, jak ja przedstawiłem. I zrobiły się dwa obozy pod tak, sprawę. Tak, no ale 70% ludzi było po mojej stronie według ankiety, nie? 30 nie. I te 30 to wtedy się zesrało, bo są inną moralność mają. I niech teraz zobacz, 70% wychodzi, że ma moją. Czyli ja bym mógł powiedzieć, że to oni są zjebani, bo więcej jest po mojej stronie, a ja jednak to nie mówię. A tamte 30% mówi, że jestem zjebany, się zesrało i tam ciągle mnie cisnęli, wyzywali, a niektórzy chcą walki właśnie przez te moje zasady, nie? A ja mówię, okej, macie inne zdanie, macie inne zdanie. No i ale nawet ludzi ma moje myślenie, to wszyscy byśmy mogli powiedzieć, że to wy jesteście, kurwa, jesteś tam. Tylko potem na przykład się, wiesz, ktoś będzie chciał z tobą walki, dojdzie do tej walki, no i o co się będziecie kłócić? O to, że ktoś miał inne zdanie w stosunku do sytuacji Piotrka Śligi? No trochę takie dziwne ukłócenie się o jakąś inną osobę i o tym, co ona robi w życiu. No to ja dlatego gdzieś nie było tego tematu, nie? Słuchaj. To poszło dalej, w nasze prywatne sprawy. No tak, to już poszło dalej, nie? Przechodzimy dalej, czekaj, chodź troszeczkę bliżej, bo mi schodzisz z tego, żeby zaraz, wiesz, sam tu nie był w kadrze. Zmieniły się chyba zasady waszego pojedynku, tak? No Marcin chce dorzucić łokcie, kolana, chce widowiska, jak porozmawiam z prezesem, czy oni za tym są. Ja nie będę się blokował, bo on nie mówił, że ja się boję, że nie chcę. Po prostu ja sam mówił, że chcę iść z Imani, że na przykład chcę przyszedł do tego, do free fightów, robić łatwe walki. Na pewno walka w MMA, bo będę niego łatwo w kiedy nie będzie. W takim razie, jak on robi to łokcie całe życie i chce wyrównania szans, to dobra, zróbmy to łokcie. Ja się nie boję rośnie, to tak jakby... No właśnie to chodzi. Tak, dziwi mnie takie podejście inaczej. Argument, że ja się boję, mnie dziwi, nie?
Wchodziłem właśnie w nagłe pięści walczyć do ludzi, chłopów po 2 metry, po 110 kg, 115 czy coś koło tego, tak? Po 96, czy Piotr Tybulski nawet nie gołe pięści, ale też miał 94 i w piastkówkach walczyliśmy i też kopnąć umiał. I ja się nie bałem takich walk, wziąłem te walki, walczyłem, jeszcze turniej wygrałem te nagłe pięści. I jak ktoś mi zarzuci, że ja się boję łokci od kolesia 80 kilo, no taki słaby to mi argument jest po prostu, nie? Są inne powody, dlaczego już nie chcę tyle po tej głowie zbierać, ale nie, że się boję, nie? Po prostu i to jest tyle. No, wiesz, tutaj dużo ludzi gada o tych łokciach, chociaż myślę, że tutaj będzie też inaczej, bo to zawodnik MMA chce te łokcie, który używał ich, no ale jeszcze na fejmie chyba łokcie nie padały w żadnych pojedynku, w których one były dozwolone, więc może w końcu się stanie, że będą, wiesz, pierwsze łokcie w historii fejmu. O, to niech się dzieje, wola nieba, z tym się zawsze zgadzać trzeba. No i o to chodzi, dziękuję ci bardzo. Jasne, że tak, dziękuję.